Dzień dobry, moi drodzy, dzisiaj sobota, 17 sierpnia, bardzo piękny, bardzo ważny, szczególnie dla Dominikanów dzień, a ja Was oczywiście serdecznie zapraszam na sobotnie wstawaki. Jedziemy! Moi drodzy, moi kochani, bądźcie serdecznie przywitani w ten ostatni odcinek wstawakowy w tym tygodniu, którym to kończymy pierwszy nowo otwarty tydzień wstawakowy, jaki jest od dłuższego czasu. Nie mam pojęcia w ogóle, co oznaczają te wszystkie terminy, które mówię. Tak mówię, żeby mówić, żeby zacząć, bo jak się nie zacznie, to się nie zacznie. To już słyszeliście. Kochani, dzisiaj mamy 17 sierpnia, czyli wspomnienie świętego Jacka. Jest to pierwszy polski dominikanin i dzisiaj będzie trochę o nim, ale tak troszeczkę inaczej. Zanim do niego dojdę, to muszę Wam zrobić pewien wstęp. Mianowicie, mam dla Was dzisiaj takie dosyć proste pytanie, które Wam teraz zadam i chciałbym, żebyście sobie na nie odpowiedzieli. Dobrze byłoby na przykład zrobić pauzę na chwileczkę, jak to pytanie zadam w tym odcinku i pomyśleć. Taki standard. Zostaliście zesłani na samotną wyspę. Tylko ty, wyspa, ocean, nie ma nic. Prawdopodobnie będziesz tam do końca życia. Jak to w słynnym pytaniu? Co byś ze sobą wziął, co byś ze sobą zabrała? Pomyśl o jednym, coś jednego, możesz tylko jedno wziąć. Co by to było, co byś wziął na swoją samotną wyspę? Masz teraz 10 sekund, pomyśl o tym, wyłącz odcinek i zaraz wróć. Już pewnie wróciłeś, bo mam nadzieję, że była pauza, czy wróciłaś, więc wiesz, co byś zabrał, zabrała. Moi drodzy, myślę, że kategorie są dwie. Pierwsza całkiem jeszcze niezła, aczkolwiek cała nie najlepsza, druga trochę gorsza. Ta całkiem niezła jest taka, że mam nadzieję pomyśleliście o jakiejś osobie. Pomyśleliście może o kimś ukochanym, pomyśleliście o kimś, nie wiem, o dziecku, o mężu, o kimś, kogo kochacie, o kimś, z kim chcielibyście spędzić tam, żeby tam nie być samotności. Ja wiem, że ja powiedziałem, chociaż nie powiedziałem rzecz, specjalnie unikałem słowa rzecz, ale mam nadzieję, że wasze myśli poszły do kogoś ukochanego. Druga wersja, trochę gorsza uważam, no to pomyśleliście o jakichś rzeczach, nie wiem, o książce, o Biblii nawet może, o komputerze, o czymkolwiek, żeby tam jakoś czas spędzić. Nie wiem, jakie macie odpowiedzi. Czemu to pytanie? Dlaczego w taki sposób zaczynam ten dzisiejszy odcinek? Kochani, święty Jacek, na pewno go widzieliście na takich obrazach albo jakichś rzeźbach, jest bardzo często pokazywany z dwoma przedmiotami w dłoniach, w sensie z Najświętszym Sakramentem, w sensie z monstrancją, z Najświętszym Sakramentem i z figurą Matki Bożej. To jest związane z taką historią, kiedy był pożar w Kijowie. Święty Jacek tam był, no i uratował z tego płonącego miasta Najświętszy Sakrament i figurę Matki Bożej. To ma pokazać w taki oczywiście symboliczny sposób, co jest pierwsze w sercu świętego Jacka. Cześć do Pana Jezusa, miłość do Jego obecności i też Jego przywiązanie do Najświętszej Marii Panny. Co jest Twoje? Na to pytanie, które wcześniej zadałem Wam, odpowiedź trochę wskazuje, nie mówię, że jednoznacznie wskazuje, ale trochę wskazuje, co jest najważniejsze. Jeżeli to jeszcze jest jakaś osoba, no to w miarę okej. Nie mówię, że to jest w ogóle najlepsza wersja, zaraz oczywiście powiem o najlepszej wersji, ale to jeszcze jest okej, bo to znaczy, że relacje są dla nas najważniejsze. Jeżeli to są jakieś rzeczy, to znaczy, że zawsze myślimy jednak przede wszystkim trochę o sobie i o tym, co nam ma, że tak powiem, umilić czas. Ale pierwsza nasza myśl powinna być taka, ja tak naprawdę niczego nie potrzebuję, bo tam będę z Bogiem. I oczywiście, że te wszystkie inne rzeczy, ludzie, są bardzo potrzebni. Ale serce wypełnione Bogiem wie, że sobie poradzi tylko z Bogiem. Święty Jacek z monstrancją i z Matką Bożą wie, że ma wszystko. Czy nasze serca są tak wypełnione? Pomyślcie, może ten dzisiejszy dzień jest trochę od tego, żeby zadać sobie pytanie o priorytety. Co jest Twoją największą miłością? Jak to mówi Ewangelia, tam gdzie jest skarb Twój, tam będzie serce Twoje. Czyli co uznajesz za swój skarb, tam będziesz zawsze sercem latał. I my bardzo często przez życie latamy tym sercem za głupimi rzeczami. Co jest pierwsze? Z czym byś odszedł z płonącego miasta? Święty Jacek odszedł z miłością do Boga i z towarzystwem Jego mamy. Na tym, myślę, polega wielkość świętego Jacka. Dzisiaj takie pytanie o pierwszeństwo, o priorytety. Proszę, takie pytanie sobie zadajcie. Moi drodzy,
To by było na tyle w tym dzisiejszym naszym spotkaniu. Zapraszam oczywiście od poniedziałku. Będą wstawaki kolejne takie na żywca nagrywane, więc mam nadzieję, że się widzimy. A wczoraj był vlog wieczorem, już taki z opowieściami z pielgrzymki. Jeżeli ktoś nie widział, zapraszam, sobie zajrzyjcie. Myślę, że w ogóle całkiem fajna historia tam w tym vlogu była opowiedziana. Następne będą oczywiście w następnych vlogach. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem, pa!